Witajcie! Z tej strony znowu Starkej, a oto jak obiecywałem jeszcze na wyjeździe, Graveyard Keeper, znany też jako w moim wykonaniu oczywiście utrzymywacz cmentarza. Co tu dużo mówić? Było humble bundle, było. Dostałem, więc gramy. Gram po raz pierwszy. Znam trochę alfy, żeby nie było, bo oglądałem, ale pełnej wersji nie znam, polskiego języka nie znam, poza jednym imieniem. I zobaczymy, jak gra w ogóle będzie się sprawdzać. Oczywiście gram na parze. Jest dzień jak każdy inny. Nasz bohater śpieszy się do domu, gdzie czeka na niego ktoś bardzo ważny. Nawet w szalej codzienności jest miejsce na to, by kochać i być kochanym. Zwłaszcza, kiedy wiesz, że ktoś za tobą tęskni. I zaumarliśmy. Co się stało? Gdzie się podział świat? Spokojnie. Otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. A nawet cały nowy rozdział. Ale ja muszę wrócić do domu. Mogę wrócić do domu? A, muszę wracać, nie wrócić. Dobra. Zawsze jest sposób na powrót do domu. Zobaczmy. Twoim nowym domem jest cmentarz. Będę się plątał, bo nie jestem przyzwyczajony na głos. Czy to znaczy, że nie żyję? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. No w sumie Graveyard Keeper tłumaczyć jako grabiarz? Okej, może być... Okej. Ale ja muszę wracać do domu. Do ukochanej. W takim razie musisz być dobrym grabarzem. Co tam, siostra? Bo oczywiście siostra jest tutaj ze mną. Przywitaj się. Pewnie nie słyszeli, ale dobra. Najlepiej wykop Mietka. On ci pomoże się we wszystkim zorientować. No i właśnie to jest to imię, które znam, jedyne z całej gry. Mietek. Tak. Kogo? Co za dziwna wizja. Co to za koszmar? Dobra, znajdźmy tego Mietka. Fajne sterowanie. Animacje trochę takie dziwne. Myślałem, że trochę się ulepszą od czasu, kiedy to znałem, ale... Paliwo z patyków, zapały z wungla. Fajne, fujne. O, aha. O, jakaś wiadomość. Kamienny ogród. Dobra, nawet nie wiem, co to jest, więc... Aha. Muszę wykopać. Okej, to już jest niezłe. Niezłe. Kurde, ważka jestem czaszka. Nie, no, jakieś dziwne teksty. Ty jesteś Mietek? Skąd pomysł, że miałbym być Mietek? Nie, już mi się podoba polskie tłumaczenie. Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział mi, że mam wykopać Mietka. No fajne, fajne. Już mi się podoba, powiem szczerze. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Z czerwonym okiem. Pamiętam. Dobra, no zgadza się. Jestem Mieszek. Jak mi znaleźłeś? Mieszek, Mietek. Jak mnie znalazłeś? Tamten gość powiedział mi, że odpowiesz mi na wszystkie moje pytania. Brawo, siostro. Dobrze, ale najpierw pozwól, że spytam. Ktoś ty? I gdzie my do ciężkiej blaszki jesteśmy? Coś strasznie dużo o tej blaszce gada. To chyba sen. Niemożliwe, żeby to była prawda. O, patrzcie, wychodek. Dopiero teraz go zauważyłem. Jesteś nowym grabarzem. No brawo, kuczaszek. Co jeszcze pamiętam? Niech pomyślę. Pamiętam ten dźwięk. Sprawdźmy, o co chodzi. Dziwne, ale mi się wydaje, aby dźwięk był trochę przyspieszony względem wszystkiego. Wszystko tu jest dziwne. Nic nie ma sensu. Wiesz co? Lepiej chyba będzie, jak na ciebie poczekam. Dobra, już nie doczytam do końca. Z całą pewnością pamiętam ten dzwonek. I osła. O, osiołek. No. No coś może być nie tak, jest niebezpieczny, dobra. O, okej. Przywozłem świeże ciało z miasta. O rany, gadający osioł. Aha. Wy mnie rozumiecie. Brawo. Nie już chcę gadać. Nie wiem, czy to nie jest nawiązanie do Shreka, ale ogólnie niech będzie. No. Kto ty jesteś? No ja? Tania siła robocza. Wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla jego właściciela. Kapitalistycznego drania.
Już widzę podejście Oszcla. Fajne, fajne. Dobrze przetłumaczone. Tak, tak, tak. Płaci mi marny 5 marchewek dziennie. Po głęboko upokarzające. Na pewno dobrze rozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? To towarzyszu mi się kojarzy trochę, nie wiem czemu, z takim pewnym ustrojem powiązanym z sierpem i młotem. Ten łajdak udaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No, zobaczymy jak będzie. Czy ten osiem jest naprawdę takim idealistą, czy nie? Ale dobra, no nic, muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a przywiozę wam nowego. No, nic nie zmieniło. Nie wiem, czy dobrze czytam, czy źle. Ale okej. Okay. Cóż to za dziwaczna kraina, tak. Osioł potrącił trupa. A i Mietek biegnie. Ej, no i czego się gapisz? Jest to soczyste ciało, póki świeże. Ale po co? Coś czuję, że powinniśmy zabrać je do kostnicy. Nie pamiętam dokładnie po co. Wydaje mi się, że będzie niezła zabawa. I jeszcze na tym zarobimy. Oho, zaraz puszczę pawia. Do dzieła. A. I uczymy się, jak nosić duże rzeczy, w tym też trupy. Podoba mi się tu. Czuję się jak w domu. Wiecie to całe o tej kurde blaszka, już nie będę powtarzał, bo on to ciągle mówi. Pościał na stole sekcyjnym. To teraz, co dalej? Ach tak, wytnij z ciała trochę mięsa. To będzie dobry początek. Co? Mowy nie ma! Tak się nie robi. Jasne, jasne, nie robi się. Jak mogłem zapomnieć? Może dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jestem czaszką? Wszystko tu nie jest nie tak. Jak się zwykle robi. Ja, nie, już nie umiem czytać na głośno. Więc zamknij jadaczką i rób, co ci każą. Co ci każą? Obiecujesz, że powiesz mi, jak mogę wrócić do domu? Musisz tylko wymienić w mięso na piwo w wioskowej karczmie. A, nie dużo my. Znaczy wy, nie my. Tylko mięso na piwo w wioskowej karczmie. Gadając z czaszki nigdy nie kłamię. A potem przynieś to piwo mnie. No. Stanowisko preparowania, stół, mięso. Sekcja. Aha. Mogę tylko mięso brać. Nie wiem po co, ale jak każą, to wezmę mięso. Aha. No i achievement, pierwszy kawałek. Niestety achievementy nie są spolszczone. Burger, kanapka, piersi. Nie, są z mięsa człowieka. Obrzydliwy! Zazwyczaisz się. I co mam zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy je. Weź ciało, będę ciebie czekał na cmentarzu. Dobra, wiecie co? Póki jeszcze tutaj jestem i pamiętam, to... Wybaczcie tą chwilową, po prostu chwilowe milczenie, ale nie dosyć, że uruchomiłem teraz Steam Overlay, więc będziecie jakoś tak, żebyście widzieli sami achievementy. To jeszcze pan tato przyszedł i oczywiście pytał coś, ale mniejsza to dobra. Więc bierzemy tuposza, no i idziemy go pochować. Tak jak to przystało na porządnego grabarza. Mam się też wydaje trochę, że ta animacja tak jakby... Nie wygląda najlepiej momentami? Aha. Zakop mnie! No cóż, dobra. Standardowy schemat. O, łopatę zardzewiałą dostałem. Miejsce pochówku, grządka kwiatowa. O, jakieś tu nowe rzeczy. Dobra, gdzie by go pochować? A niech będzie, że... tutaj. Ciekawe, czy ta łopata może odrdzewiać. Nie wiem, jakieś środki antyrdzewiowe czy coś. A nie by w sumie było. O, nie widzicie, mamy achievementy. Widać. Co prawda dalej po angielsku, więc nie są, no, przetłumaczone nie wiem czemu, ale no wiecie, mniejszy problem niż się można może wydawać. To świadectwo pochówku, pamiętam. Pieniądze, alkohol, alkohol, coś mi się zdaje, że go lubiłem. I to bardzo. Idzie biskup, to twój szef. Piękny biskup. Oho, już wiem, pytaj go o świadectwo pochówku, powinien coś wiedzieć. Ja już sobie pójdę, będę czekał w kostnicy na swoje piwo. Co za alkoholik z tej czaszki? Ojej, jestem taki zmęczony. Czemu? Czemu muszę tu co tydzień przyłazić? No i mamy już achievement za poznanie biskupa.
Biskup. O rety, nowy grabarz. Wyczekaliśmy go od jakichś 30 lat, a ten zachował się jakby nigdy nic. Przykro mi to mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Nie ma mowy, żebym awansował cię na prezbitera, póki czegoś z tym nie zrobisz. Ogólnie mówiąc, dziwna nazwa. Okej, dobra. Gdy tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5 punktów, z największą przyjemnością cię awansuje. I tam ogólnie był samouczek, jak naprawiać, ale... No, przeminę go. Wydaje mi się na duchowego przywódcę, a zwykle trafnie oceniam ludzi. Haha. Jestem dobry we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazywać ludziom jego wolę. Haha. I poprzednik trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś w tej kufrze. Lepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu znów za tydzień. Pojawiam się tutaj każdego... No i jakiś dzień. Może to nie sen? Może zjadłem coś trującego? Och, on czeka. Co mam mu powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków. Raczej nieprzyjemny. Coś w rodzaju starej tradycji. Nie znam się bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, by reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. Haha. Mam tylko jedno pytanko. Czym jest to świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie pochowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w wioskowej karczmie. Dobra, nie będę na razie nic gadał. Jeśli podczas pracy na cmentarzu skończą ci się zestawy naprawcze, zawsze możesz zrobić nowe. No i tutaj właśnie samouczek odnośnie różnych rzeczy. Punkty. Więc mówiąc, coś, co będzie potrzebne do rozwijania się. Tyle wiem. Skład kamienia. Skład drewna. No i tu właśnie mamy takie coś w stylu drzewka. Na tutaj mamy kucharstwo, nic nie widać. Budownictwo, kowalstwo, rolnictwo i natura, pisarstwo, teologia. I tutaj anatomia i alchemia. Na razie nic nie znamy, więc trudno mi mówić o czymkolwiek, ale... Okej. Okay. Drewniany zestaw naprawczy, bieremy wszystkie, kamienne wszystkie i zardzewiałe narzędzia. Zacznijmy może od pozbycia się tych wszystkich krzewów. Każą mi coś tam iść zrobić. W sumie pewnie muszę coś zrobić tak naprawdę innego, ale powiem wam szczerze, mnie to nie interesuje. Ja chcę się pobawić w czyszczenie grobów. No, po prostu, jak już mam gierkę, to warto się nim zająć poważniej. Dobra, ogrodzenie kamienne grobu, chociaż nie, tutaj muszę znaleźć ciała, które są lepsze, bo to akurat jeszcze pamiętam z, powiedzmy, z Alfy? No chyba tak da się to nazwać. No i właśnie chodzi o to, że pamiętam mniej więcej, jak to się robiło, żeby naprawiać. Chociaż dobra, nie, grobami zajmę się kiedy indziej. Na razie tylko jeszcze usunę te krzewy. Wiem, że jestem niezdecydowany, no ale wybaczcie. Pierwszy raz uruchamiam tą grę, czekałem na nią od dawna. Tak jak zwykle, jako biedny, maturzysta, bez grosza przy duszy, nie mogłem jej kupić wcześniej. To tak patrzysz, siostra. Dobra. No, zajmiemy się tym kiedy indziej, tak mamy spokojnie, dużo czasu. Nie mam zamiaru jakoś, nie wiem, no... udawać mistrza w tą grę czy cokolwiek. A właśnie, przy okazji jeszcze... jak się to otwierało? O, jest, to... Zobaczmy, jakie mamy tutaj postacie. No, grabarz. Super, nie mam imienia, znowu normalnie czuję się jak Bezi z Gotuka. Biskup, osioł i mietek. No, w ogóle ciekawy opis biskupa. Jego dewiza to módl się, głoś słowo Boże i wygląda jak zwycięzca loterii. Coś mówi, że polubię tych gości. Jak mówiłem, znam trochę Alfy, ale nie za dużo. Ale już od kiedy tak siadłem sobie do tej gry, to już mi się zaczyna wszystko podobać. O, jakieś korzonki. Moje. Żółty kwiat. Nie wiem, na co mi to, ale moje. Właśnie, gdzieś tutaj powinno być chyba coś związanego z ekwipunkiem. Techniki, a to jest... A no tak, faktycznie mamy ograniczony ekwipunek. Dobra, mniejsza to. Z rozkazu Wielkiego Inkwizytora ta ścieżka jest zamknięta do... Dnia Mężczyzny. Aha. Meh. Bo to ogólnie właśnie nie wiem, czemu te znaki mają... Znaczy, znaki, dni mają znaki różne, takie dziwne. Jest znak słońca, księżyca, kobiety, mężczyzny, jakieś dwa, których nie umiem rozpoznać. A dobra, mniejsza, o to idziemy tam, gdzie mi każe strzałka, póki co. O, wioska. No i nie wiem, po co tak naprawdę mam tu iść. A, no tak. Chyba już się orientuję. Horadryk. Witaj w karczmie pod martwym koniem. Jestem Horadryk. W czym mogę pomóc? Od cmentarza. Budziłem się tu dzisiaj i od tego czasu spotka mnie jedno wariactwo za drugim.
O, przepraszam, jak mogłem cię nie poznać? Dobrze, bardzo dobrze. Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić do ładu cmentarz. Jasne, jasne. Już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Jedźmy zatem do interesów, co? W czym mogę pomóc? Co do tego świadectwa pochówku, biskup powiedział mi, że kupisz ode mnie świadectwo pochówku. Tak, miał rację. Jako przywódca wioski muszę wedle postanowień prastarego paktu wymienić go na pieniądze. Oczywiście tylko w przypadku, kiedy te pieniądze mam. Jak to? W wiosce przeszły ciężkie czasy. Nie zbywa nam na pieniądzach. A gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. Nie mamy handlu. A, grabarzu, czy mógłbyś zanieść ten list do naszego kowala, Kresolda? Jasne, gdzie go znajdę? Południowo-wschodniej części wioski. Dobra, zanim coś to bierzemy to... kamyczek. Nawet nie wiem, co to ma być, poza tym, że jest nazwa kamień teleportacyjny. Ale dobra. Z tego, co kojarzę, Mietek chciał piwo, to tam jedno piwo dla Mietka weźmiemy. I więcej chyba nie będę niczego brał. Mamy piwo. To jedziemy. Tylko jeszcze pogadamy sobie z Kubitą. To ty jesteś nowym grabarzem. Najwyraźniej, skąd pani wiedziała? Gdybyś miał tyle wiosen, co ja, też pewnie byś... też poznałbyś się na ludziach w mgnieniu oka. Gdzieś się podziały moje maniery. Jestem... Łańcucha? Żona Horadryka. A, okej. Dziwne imię. Miło panią poznać. Mam parę pytań o... Ach tak, lepiej rozmów się z moim mężem. To on tutaj rządzi. Ja nie tylko karczmarzem, ale też są... A, jest, nie, jadka. Jest, dobra. Jest nie tylko karczmarzem, ale też sołtysem wioski. Ciekawe. Poza tym, skończony z niego gaduła. Mogę ci za to sprzedać przepisy. O. Nie pobolewaj, porozmawiaj z moim mężem, to rządzi, dobra. A chcę zobaczyć tylko, co to za przepisy. Rybne specjały, pyszne i zdrowe. Wypieki cukiernicze, placki. Ja wezmę te placki, pewnie będę żałował. Nawet z mnie, ale... Mam przepis na placki, teraz mogę placki. Pewnie cię nie słyszeli, mikrofon jest cichy. Dosyć, lubię placki. No tak, tak, teraz już na pewno słyszeli. Szkoda, że nie ma żadnego sposobu na przyspieszanie się. Aha. Nie, nie. Dobra, już wiem, że nie mogę wciskać Y, bo wtedy mi gościu idzie robić losowe rzeczy. Gierka fajna. Chociaż powiem szczerze, spodziewałem się, że będzie trochę inne, przynajmniej jeśli chodzi o początek, względem tego, co widziałem w Alfie, którą oglądałem na początku w ogóle Alfy tej gry. W sumie ile czasu to minęło, to już nie pamiętam nawet. Psst! Chodź no tu! Gdzieś się podziewał. Byłem w wiosce, strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe. Nikomu nie przeszkadza, że od tak nagle znikąd się pojawiłem. Jakbyś mi w myślach czytał i je wykradł. Wykradł. Pamiętam, że w twojej chacie jest piwnica. Na pewno zostały tam jakieś zapasy. Jadalny grzyb, porzeczka, jabłko. Pszenica, dokładnie. Pamiętam, że wypiekałem z niej chleb i placki. Słodkie plecki jagodowe. Surowe ciasto, słodkie ciasto, chleb. Tosty, tosty cebulowe. Och, to by się nadawało do piwa. Wiesz co? Potrzebuję piwa. Zaczynam odnosić wrażenie, że do kojarzy się tu staram. Przyjmij mi piwo, a powiem ci mnóstwo ważnych rzeczy. Na przykład, jak możesz wrócić do domu? Jakieś pytania? Spytaj tę wąską dróżkę. Ty, zrozum, że to było pytanie retoryczne. Czy ja ci wyglądam na magiczną głową pełną odpowiedzi? No właściwie, tak. Nie bądź tak, taki mądrala. Będę czekał u ciebie na piwo. Nie ma piwa, nie ma odpowiedzi. Berna ta czaszka. No ale cóż. Może z czasem stanie się milszy. Dobra. A on powinien siedzieć chyba tam, gdzie trupy się przywozi. Ja mam taką nadzieję, bo jeśli nie to... O, jest, dobra. E, gdzie moje piwo? Daj mu piwo, dobra. Ma piwo, jest zadowolony. Ech, co za rozczarowanie, potrzebuję chyba czegoś mocniejszego. Dobra, wydajesz mi się porządnym gościem. Mam dla ciebie kilka rad. Przestań łazić i gadać wszystkim, że jesteś z innego świata. Jednego dnia chlapniesz to przy kuflu kumplowi, a następnego twoja gęba zdobi każdy słup w mieście. Jeśli więc lubisz swoje, to przestań to robić. Aha. Może ma rację? Powinien być bardziej ostrożny. To jakie miałeś pytania?
Właśnie tutaj taka ciekawostka, czy w sumie nie ciekawostka, tylko taka dziwna coś, bo nie mówię nikomu, że jestem z innego świata, poza nim. Ani mówi o tym, że mam nikomu nie mówić. Dobra, ale pytamy, jak mogę wrócić do domu? Łatwizna. Na pewno mógłbyś użyć portalu na wzgórzu Wiedźm. Czyli co, muszę po prostu przez niego przejść? Muszę go najpierw otworzyć? Wiadomo, że mam w sobie mózgu, więc nie wiem do końca, skąd ta cała wiedza. Powiedziałem ci wszystko, co pamiętam. Może coś więcej znajdziesz w księgach ze skryptorium? O rany, w katakumbach jest skryptorium. A może astrolog coś wie? Sprytny z niego gość. Wykradł książki z bibliotek, kiedy był podrostkiem. No, do skryptorium mogę się dostać przez kościół. O, moja piwnica też może mieć połączenie. A, co ciekawe. Kostnica też? Aha, no opowiada o tym, że lubi łowić ryby i w ogóle, że dużą rybę, ale nie lubi opowieści o rybach. No i teraz chce wino, oczywiście. Alkoholik jeden. Jeszcze astrolog. O, jest bardzo mądry i bardzo pogodny. Choć nie znam go osobiście, chyba. Ale jego wino jest rewelacyjne. Chłopak przyjaźni się bardzo z latarnikiem. Każdy dzień księżyca przesiadywali razem w latarni morskiej. Dobra. Do zobaczenia później. Tak. Czyli wiem, że w dzień księżyca muszę odwiedzić tego całego gościa, no, astrologa. Dzień księżyca z kiedy? W sumie nie wiem. Ale dobra. Idziemy spać, bo jest środek nocy. Mam wszystkie postacie. Brawo, ty siostra. Już odblokowałam słonia. Pamiętam, że kiedyś chyba wolniej trochę się odnawiała energia. Okej. Czuję się świeżo. Ej, duchem? Niedobrze, bardzo niedobrze. Z kogo ty się uważasz? Jestem nowym grabarzem. Ura, Ura, grybarz, o rano, siedzę tutaj od... jak dawna? Jestem Bletek? Dziwne te imiona są strasznie. Jestem taki samotny, och, taki biedny, szkoda, że tu jesteś. Szkoda, że tu jesteś? Nie rozumiem. To jest strasznie dziwne. Zaraz, nie, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że cię widzę. Mam tu jednak pochowanego dość niemiłego gościa, naprawdę wolelibyśmy mieć jakiegoś nowego sąsiada. Chyba coś, czym mógłbyś nam pomóc. Tak właściwie to nie wiem do końca, dlaczego tu jestem. Mietek mówił mi tylko co o grzebaniu ciał. Ty jesteś Bletek. A on Mietek. To zabawne. Ach, ta na połowy... na poły martwa czaszka. Strasznie dziwny język. No nie doczytam przez to. Może tylko marzyć w takim spokojnym odpoczynku jak nasz. A, czyli żona może tylko marzyć w takim odpoczynku. Ech, kogo ja oszukuję? Tu jest fatalnie. Nie wspominać o tym gościu z grobu z prawego dolnego grobu. Z gościu z grobu, z prawego dolnego grobu? Chyba rogu. Strasznie niemiły. Mógłbyś się jakoś go pozbyć? Wykop go i wrzuć do rzeki. Mogę ci dać nawet to zezwolenie, które wykradłem, gdy jeszcze żyłem. Jakie zezwolenie? Los z ciebie, głupol. Żeby wykopać ciało, musisz mieć zezwolenie. Stary grabarz kupował je używając skrzyni pocztowej przy kościele. Zaraz wrócę, bo wołają mnie tylko... No, rozumiecie. Dobra, wróciłem już. Mam nadzieję, że nie ominęło mnie dużo dialogu, bo... No... Jak mówiłem, leciałem od razu, więc niestety nawet nie zwróciłem uwagi, co tam się dzieje. Ale póki co zobaczmy piwnicę. Co to za dźwięk? O, jakiś gościu sobie idzie. Przeklęta brama. No i super, czy więcej już mi zdradził, jak ma na imię po angielsku. Będę tu przychodził każdej nocy, jeśli będzie trzeba. Ale w końcu się przedostanę. I zresztą widzieliście według... A czy w mentach to jest Snake, czy jakoś tak? A nie wiem do końca, kim on miałby być, ale wiecie. Zdaje się, że mogę usunąć to gruzowisko i wzmocnić się na łuk. Tak czy jak fajne, ale moim zdaniem delikatny minus za to. Bo wiecie, no, nie będę ukrywał. Fajnie, że wiem, kto to jest, tak chociaż po części, no ale... Mogli poczekać, aż go spotkam osobiście, a nie widzę go za ścianą, to już muszę dostać achievement za to, że go znam. To fajnie, siostra, ale ja tu jestem zajęty byciem grabarzem. Widzę, chyba trzeba będzie przyciszyć trochę dźwięki z gry, ale to później. Na razie musimy posprzątać trochę w piwnicy i zobaczyć, czy nie ma tu jakichś skarbów. I w ogóle, jak już mamy trochę punktów, to może warto byłoby pomyśleć o jakichś technikach.
Dobra, 15-5, a tu 5-2. Kamieniarstwo? Górnictwo? A, piłowanie. Wiecie co, wezmę piłowanie, bo to wydaje się takie konieczne, żeby cokolwiek mieć. I w sumie opał też wezmę. Inne rzeczy mam nadzieję, że później też... Zapomniałem pójść do kowala, rzecz jasna. Dobra, zobaczmy, czy mogę cokolwiek przynajmniej przyrządzić fajnego. Surowe ciasto wymaga wody? Aha. Pewnie robię wszystko nieefektywnie, nieefektownie i w ogóle źle. Ale wybaczcie, ja, jak mówiłem, to jest moje pierwsze podejście w ogóle do gry i macie też na to dowód, patrząc na achievementy, które dostaję. Tak więc nawet chyba nie będę czekał, poszukamy kowala, zajmę się tym, co tam miałem z nim zrobić, bo w sumie powiem szczerze, nie wiem po co. Ale jak już prosili, to będę grzeczny. Później spróbujmy może zająć się usunięciem tych całych zwłok. A jak już pozbędę się zwłok, to w sumie nie wiem co dalej. Ale się pomyśli. Dobra, to jest młynarz, to tutaj raczej nie miałem iść. Tylko... gdzie jest ten kowal cały? Zanieś list kowalowi Kryzoldowi i do karczmy. Nie rozumiem tego i do karczmy, ale niech będzie, że tak. Nie, tutaj też nie ma kowala. Mogłem tam chyba pójść wcześniej, bym przynajmniej kojarzył co i jak. Może tutaj? Nie, nie wydaje mi się, żeby to był kowal. O, dobra, to może... Nie, to nie jest kowal. Wiecie, no nie będę z nim gadał, bo teraz... Można powiedzieć, że po części nawet się uwzięłem na kowala, więc chcę kowala znaleźć. Jakiś... Remba, czy to chyba jest jakiś drwal. No dobra, jest jakaś mapa, cokolwiek? W sumie jest... A, czyli kowal jest tam niżej, według mapy, bo widziałem kowadło. Szkoda, że nie ma jakiegoś sprintu czy coś. Przydałby się jak nic. W ogóle muszę przyznać, że grafika, mimo tego, że taka niby pikseloza i w ogóle, to nawet fajna. Chociaż tutaj to raczej każdy może sam stwierdzić, czy podoba mu się, czy nie. No ale jak dla mnie naprawdę no, fajna. Tylko dalej nie jestem przekonany, czy to tutaj znajdę kowala. To jakaś ścieżka, którą nawet nie mogę przejść. Droga do miasta jest zamknięta. Potrzebujesz glejtu miejskiego. Aha. No cóż. Mam nadzieję, że znajdę ten glejt. No i chyba nareszcie jest kowal. Ej, co się tak gapisz? Tak, to jest kowal. Na nic, tylko się rozglądam. Jestem chyba miejscowym grabarzem. Mogę spytać, kim jesteś? Niestety jestem miejscowym kowalem. Nazywam się Kryzold. Daj mu list. Mam dla ciebie list od Horadryka. List? No jasne, mam te drogi, ale nie może się ruszyć i po prostu tu przyjść. Ech, ciężko pozbyć się starych nawyków. Dziękuję, przepraszam, że tak się zrzędzę. To chyba mój nowy zwyczaj. Znowu śluzaki? Ciekawe, przez nazwano slajmy. Horadryk prosił, żebym się ich pozbył. Nie mam czasu na te małe zielone łajzy. Ale może ty zechcesz mi pomóc? Weź ten zardzewiały miecz i miksturę energetyczną. Miecz jest uszkodzony, ale możesz go naprawić, gdy naprawić go osełką na ostrzałce. O, tu za mną. Osełkę możesz sobie zachować. Może przydać się czasem naprawy łopat. Jeśli zdołasz je zabić, przynieś mi ich resztki, a ja dam ci trochę materiałów. Powinny być zaraz po drugiej stronie domu, koło kałuż. Aha. No, samuczek o energii i przy okazji, że można siekać mieczem. Gdzie można znaleźć rudy metalu? Wiesz co, sam lubię robić w metalu. Gdzie mogę znaleźć trochę rudy? Ruda kryje się w bagnistej glebie, na zachodzie. Po drugiej stronie rzeki jest duże bagno. Póki nie zawali się most, zbieram rudę właśnie tam. O! Zbieranie żelaza z bagien, sztaba żelaza, piec. Aha, czyli mam już jakieś tam podstawowe rzeczy, dobra. Teraz co? Aha, tutaj widzę, że też się psują narzędzia, dobra. Złamany miecz, ją się chyba teraz wykona i będzie zardzewiały, znając życie. Aha. I osełka wypadła znowu? Aha, bo ona też się niszczy, okej. O, i śluzaki.
Czyli takie po prostu machanie mieczykiem. Okej. Dobra. Pokonałem śluzaki. Dobra robota. Weź tę osełkę. Wystarczy, że naostrzysz uszkodzony sprzęt, a będzie jak nowy. Dziwne. Powinien tutaj mówić coś innego. Będzie dostał osełki, a coś innego właśnie, ale... Hej. Ej, mogę robić galaretki. Właśnie, co on ma na sprzedaż? Widzę, że osełki różne ma. Ma żelazo, części i zardzewiałe narzędzie, rzecz jasna. Ciekawe. Dobra, w ogóle jeszcze bym zobaczył sobie przepis na galaretki. Po użyciu 30 energii... 36 energii, aha. Czyli gluty są tutaj jadalne. A, chwila. A to co jest znowu? A, pozwoli na ekshumację, dobra. A to idziemy. Tylko pozbieram trochę jagódek. Nigdy nie wiadomo, co się przyda. Mam nadzieję, że to nie są czyjeś krzaki, że będę miał problemy przez to. Zresztą z takiej gry to raczej aż takich konsekwencji nie ma. Dobra, tak więc wracamy. Co mógłbym wam niby wyciąć tą drogę? Ale powiedzmy, że jeszcze do końca ten dzień pociągnę. Może w następnych odcinkach będę wycinał drogę, może nie. I swoją drogą niby już mamy limit czasu, ale... No nie będę właśnie, jak mówię, przerywał dnia. Wymaga techniki. Wymaga techniki. Dziwne. Wymaga techniki. Gdybym tylko wiedział jeszcze jakiej. Dobra. W ogóle jest jeszcze jakiś chyba stary ogród. Ciekawe, co to jest. Aha, ogród. Ale nie mogę nic z nim zrobić. Coś takie trochę moim zdaniem dziwne, no ale... I w ogóle szkoda, że nie przywieźli mi kolejnego ciała. Może bym trochę na tym zarobił. Ale dobra. Ekshumuj, muszę mieć pozwolenie. I z tego, co tak na szybko zauważyłem, wydawało się, że ciało było dosyć takie... No, takie dobrej jakości, no ale prosili to. Mam nadzieję, że będzie za to jakaś większa nagroda. No i do rzeki. Aż pójdę sobie za nim, zobaczyć jak płynie. Serdal nie można, me. A szkoda. A co ty tu niby robisz? Duch prosił mnie o pozbycie się tego ciała. I co, zamierzasz tak robić wszystko, co on ci powie? Przecież cię do niczego nie zmusi. Haha, nie ma ciała. Ja za to mogę cię zagryźć, gdy położysz się spać. Oczywiście nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Jesteśmy przyjaciółmi, ale wiesz, o co mi chodzi, prawda? W każdym razie, moim zdaniem, lepiej pozbyć się ciała, paląc je. Wiesz, dokąd płynie rzeka? Rzeka gdzieś do... Zdaje się, że do miasta. Aha, dobra, czyli że nie wrzucać ciał do rzeki, bo mogą być problemy. Serio, nie ma opcji... Dobra, wiem, co mam zrobić. Jak mogę spalić ciało? To już wręcz głupie, moim zdaniem. Wiesz co? Jesteś jednym z tych gości, którzy wyglądają na mądrzejszych niż są... niż faktycznie są, aha. Dzięki. O tym właśnie mówię. Potrzebujesz ognia i drewna, haha. Palenie całego ciała na popiół wymaga odrobiny wprawy. Gdzie mogę je spalić? Przydałoby się jakieś ciche i spokojne miejsce, jak to, w którym medytowałem. Po drugiej stronie drogi, przy wejściu do kostnicy niedaleko klifu. A, samouczek ze znanych postaciach. Dobra, trochę dziwne. Wiesz, w takim momencie. Dobra, w takim wypadku zrobiłem chyba wszystko, co miałem zrobić na dzisiaj. Jest już wieczór, to... W sumie teraz tylko pójść do łóżka. I w sumie pójdę spać już w następnym odcinku, a póki to mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Jeśli tak, zostawcie jakieś swoją opinię, jeśli nie, to napiszcie, co się nie podobało i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej! A to jeszcze taka malutka wstawka, bo... Zapomniałem, że właśnie trzeba zapisywać przez spanie, więc no po prostu macie tu jeszcze coś takiego, dialog ostatni. Wyźmienicie, bez niego na tym, co jest znacznie lepiej czy coś. Dobra, nieważne. Wciąż przepełnia mnie smutek. Jestem taki samotny, byłem zły za życia, powinienem być lepszym osobą. Jak to? Jesteśmy martwi, ale mamy prawo oczekiwać szacunku. No dobrze, wyjaśnię ci. Każde ciało stanowi naczynie na duszę. Nosi znamię potrzeby tego życia. Grzechy to czerwonczaskie, dobre uczynki białe. Na dobrą sprawę w celi obok mieliśmy jednego takiego galgatka.
zeznał, że pewnego razu miasto nawiedziła straszna klątwa, którą zdjął prastary pakt. To, co mówisz, nie za bardzo trzyma się kupy. No przecież, haha, lepiej zaopiekuj się cmentarzem, będę ci się przyglądać. Jestem bezsilny i tak samotny, buł. No i tu właśnie jestem u tych grobach. Coś to akurat znałem. Dobra, więc tym razem już serio mówię. Do zobaczenia. No i następny odcinek będzie, jeśli wam się spodobało.